Cześć! Na wstępie chcieliśmy bardzo podziękować za ogromne zainteresowanie ostatnim odcinkiem, w którym zaprezentowaliśmy analizę zdarzenia drogowego z dnia 15 lipca bieżącego roku przy Moście Demnickim w Krakowie. W wyniku tego tragicznego wypadku śmierć poniosły cztery osoby. Niestety w niewielkim odstępie czasowym od tego tragicznego zdarzenia w internecie pojawiła się wiadomość informująca o tym, że w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia około godziny 3.30 w miejscowości Harmerze położonej niedaleko Święcimia, doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku, w którym zginęło trzech młodych mężczyzn. W komunikacie przekazanym przez małopolską policję podano, że kierowca pojazdu Renault Megane na łuku drogi z nieznanych przyczyn wypadł z jezdni, uderzył w betonowy mostek, a następnie w przydrożny słup energetyczny i finalnie dachował. W chwili tworzenia odcinka nie są znane szczegóły okoliczności zdarzenia, które ustalane są przez ekspertów pod nadzorem prokuratury rejonowej w Oświęcimu. W ramach tych prac w dniu 16 sierpnia została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, która ma określić bezpośrednie przyczyny zgonu, a także ustalić, czy ofiary były pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zatem nie przedłużając, zapraszamy do oglądania nowego odcinka. Miejscowość Harmerze, w której miał miejsce wypadek, znajduje się około 55 km w Wilni Prostej od Krakowa. W wieś usytuowana jest 5 km na południowy zachód od Oświęcimia. Samochód Renault Megane przemieszczał się ulicą Borowskiego od strony Oświęcimia w kierunku miejscowości Brzeszcze. Po wjeździe do Harmęży znajduje się kręta droga, na początku której występuje łagodny łuk wychylający się w lewo, a następnie po kilkudziesięciu metrach dość gwałtownie w prawo, patrząc w kierunku jazdy samochodu Renault. Na tym łuku Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego samochód wypadł z jezdni, przemieszczając się wzdłuż prawego pobocza, następnie zjechał do rowu, uderzając w przydrożny przepust i słup energetyczny, wskutek czego dachował. Według meteogramu obrazującego sytuację pogodową, w dniu zdarzenia występowały bardzo dobre warunki atmosferyczne. W miejscu w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie prędkości wynoszące 40 km na godzinę. natomiast szerokość drogi wynosi 5,4 m. W następny dzień po wypadku dokonaliśmy wizji lokalnej oraz ujawniliśmy ślady pozostawione na miejscu zdarzenia. Następnie przystąpiliśmy do czynności pomiarowych, stosując metody dokumentacji trójwymiarowej, techniką pomiaru tachymetrycznego oraz fotogrametrii naziemnej. Model 3D fragmentu infrastruktury drogowej utworzyliśmy na bazie zdjęć cyfrowych które zostały zarejestrowane przez autorski wysięgnik z zamontowaną kamerą pozwalającą na wykonanie obrazu z wysokości ponad 4 metrów względem powierzchni terenu. W taki sposób wykonany model 3D terenu wykorzystaliśmy jako podkład do programu, w którym zrealizowaliśmy symulację przebiegu zdarzenia drogowego. W poprzednich analizach opublikowanych na naszym kanale dysponowaliśmy zwykle materiałem wizyjnym z kamer przemysłowych. Ewentualnie z rejestratorów jazdy. No, ten przypadek jest wyjątkowy, ponieważ takiego materiału wizyjnego nie ma. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że ruch samochodu Renault został zarejestrowany przez kamerę, znajdującą się w odległości kilkuset metrów przed miejscem zdarzenia. Zapis ten został prawdopodobnie zabezpieczony procesowo. Nie mamy do niego dostępu, nie został on nigdzie opublikowany. Dysponujemy jednak materiałem, który jest wystarczający do. Wykonania wstępnej analizy tego zdarzenia. Mianowicie są to ślady pozostawione przez samochód Renault na podłożu, zarówno na jezdni, na poboczu, w rowie, jak również na przepuście i na słupie znajdującym się na poboczu. Na wejściu w lewy łuk samochód Renault poruszał się już nieprawidłowo, ponieważ zajmował on lewą część jezdni, co mogło być wynikiem pokonania wcześniejszego łuku drogi ze znaczną prędkością. Ślady ujawnione na jezdni na początku łuku wskazywały, iż kierujący pojazdem podjął manewr hamowania, gdyż najprawdopodobniej próbował dostosować prędkość jazdy do krzywizny łuku. Pojazd następnie poruszał się częściowo w zarzucaniu był ciągle hamowany, a ewidentnie jego prędkość nie była dostosowana do krzywizny zakrętu, co skutkowało opuszczeniem drogi i uderzeniem pojazdu przeciwskarperowu w miejscu w którym ujawniono ubytek na wierzchni trawiastej. Wykonaliśmy obliczenia symulacyjne, żeby zwizualizować wam przebieg tego pierwszego etapu ruchu pojazdu, jeszcze pojezdnia, następnie już po poboczu. Ta szacowana prędkość wyjściowa na początku hamowania wynosiła około 125 km na godzinę. Następnie, już po opuszczeniu drogi, w chwili uderzenia w przeciwskarperowu, doszło do skokowej utraty prędkości liniowej. Samochodu I dalszego jego przemieszczania się w kierunku przepustu oraz słupa. Doszło tutaj do rzadko spotykanej sytuacji, czyli do niemal jednoczesnego uderzenia w dwie przeszkody terenowe, czyli przód pojazdu samochodu Renault uderzył w mur oporowy przepustu, i niemal jednocześnie doszło do uderzenia górnej części nadwozia pojazdu w słup, na którym widoczne były ślady naniesień ciemnych oraz żółtych. Z uwagi na złożony ruch pojazdu w trakcie poszczególnych zderzeń, co wiązało się również z deformacją poszczególnych elementów nie tylko pojazdu, ale również przeszkód, gdyż jak wspomnieliśmy wcześniej doszło zarówno do uszkodzenia muru przepustu, jak również odchylenia słupa. Z uwagi na te okoliczności na przeprowadzenie szczegółowych obliczeń i odtworzenie w sposób precyzyjny ruchu samochodu po w zderzeniach z przeszkodami stałymi jest bardzo skomplikowane i wymagałoby żmudnych i długotrwałych obliczeń. Przedstawiliśmy zatem tylko przybliżoną symulację ruchu pojazdu od momentu uderzenia w przeszkody czyli w słup i muroporowy przepustu do pozycji, którą mniej więcej zajmował już po wypadku. Ze śladów zdarzenia wynika, że hamowanie samochodu, które skutkowało pozostawieniem śladów, nastąpiło w odległości ponad 65 metrów od słupa, który uderzył samochód Renault. W miejscu zdarzenia występowało ograniczenie prędkości jazdy do 40 km na godzinę. Oczywiste jest, iż w sytuacji, w której kierujący prowadziłby samochód z prędkością 40 km na godzinę, albo nawet minimalnie większą rzędu 50-60 km na godzinę, to jego droga zatrzymania byłaby wielokrotnie krótsza. Od 70 metrów, czyli w takiej sytuacji z pewnością awaryjne hamowanie skutkowałoby zatrzymaniem samochodu, jeszcze na jezdni. No, pomijając drugą okoliczność, że prowadzenie samochodu z prędkością rzędu 40-60 km na godzinę umożliwiłoby bezpieczne pokonanie przedmiotowego łuku bez konieczności podejmowania manewrów obronnych. Wypadek, do którego doszło w harmerzach,. Jest niestety bliźniaczo podobny do wypadku, który analizowaliśmy wcześniej w Krakowie, jest bardzo podobny do szeregu innych tego typu zdarzeń, do których dochodzi praktycznie regularnie od lat. Co łączy tego typu zdarzenia? Przede wszystkim wiek kierowców. Zwykle są to bardzo młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 lat, ale zdarzają się również osoby poniżej 18 roku życia, które teoretycznie nie powinny prowadzić pojazdów. Do tego dochodzi również obecność pasażerów w pojeździe, którzy zwykle są rówieśnikami kierujących. I pozornie obecność pasażerów nie ma związku ze sposobem prowadzenia pojazdu, natomiast często panująca atmosfera na pokładzie samochodu powoduje chęć popisania się przed pozostałymi pasażerami. Zwykle w tego typu zdarzeniach biorą udział pojazdy o relatywnie dużych mocach w różnym wieku. Do zdarzeń drogowych typu kolizyjnego czy też wypadkowego dochodzi bardzo często podczas rywalizacji sportowej, na wyścigach czy też rajdach, w których uczestniczą profesjonaliści. W przypadku zawodów sportowych przyczyny tych zdarzeń są oczywiste, ponieważ zadaniem kierujących jest pokonanie danego odcinka w jak najkrótszym czasie. W trakcie zawodów wykorzystywane są maksymalne możliwości sprzętu i człowieka, czyli jazda na granicy, co często prowadzi niestety do zdarzeń. Oczywiście w większości przypadków one kończą się jedynie uszkodzeniem sprzętu, z uwagi na specjalne zabezpieczenia, w które wyposażone są zarówno pojazdy wyścigowe, jak i rajdowe. Widzimy zatem, że nawet dysponowanie pojazdem tzw. Tak sportowym nie gwarantuje bezpieczeństwa w ekstremalnych sytuacjach, szczególnie na drogach, które nie są przystosowane do osiągania znacznych prędkości, jak również pojazdami tzw. Tak cywilnymi, które nie są wyposażone w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Dziękujemy Wam za czas poświęcony na obejrzenie tego odcinka. Uważajcie na drodze i nie testujcie swoich umiejętności oraz możliwości swoich pojazdów w normalnym ruchu drogowym. Wszyscy popełniamy błędy, ale niektórych nie da się już niestety naprawić. Uważajcie na siebie i jedźcie ostrożnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.